Powstanie Mongołów, czyli to, czego się bałem. Mała Lechia roku pańskiego 1202. Troszeczkę lat przeleciałem bez was, ponieważ w zasadzie tylko rozbudowałem tutaj nasz Kraków. Cały czas, jak już widzicie, mam wszystko na maksa. I teraz z Krakowa zarabiam równe 25 dukatów. Jednocześnie udało mi się już wprowadzić pełne średniowiecze w naszym kraju i lecimy w boskie prawo, bo brzmi zajebiście. Okres krótkiego panowania jest skrócony, czyli taka kara, jaką dostajemy za to, że dopiero przyjęliśmy władzę, jest skrócony o 10%, koszty utworzenia tytułów są zmniejszone o 20%, miesięczna pobożność zwiększona oraz możemy tutaj mieć specjalne kontrakty feudalne, palatynaty. Co prawda nie są one mi jakoś potrzebne, ponieważ one zwiększają nasz prestiż, który i tak mamy bardzo duży cały czas, ale zawsze to coś dodatkowego. Następnie pójdziemy w heraldykę, a potem to się już dalej zastanowię, co i jak. Ogólnie panowanie właśnie naszej tutaj cesarzowej, co? Czemu ona ma wódz Wołoch Aldona? To się coś popsuło. Halo? Czemu mam taki tytuł? No, pewnie to jest, chodzi o to, że to jest pewnie tytuł wiary i chyba stąd to się wzięło. No, nieważne. Jednocześnie już wiem, że tego tytułu nie muszę tworzyć. Nie wiem, czemu go straciłem w pewnym momencie, czemu to teraz mogę mieć. No i nasza cesarzowa w zasadzie teraz się skupi właśnie na promowaniu tej naszej kultury, na rozwoju kultury. I ja tutaj teraz wpadłem na pomysł, że będę stawiał kolejne zamki feudalne na naszych tutaj terytoriach, które nam bezpośrednio podlegają. Czy to są księstwa, czy to są hrabstwa i tak dalej. Stoczymy też jedną wojnę tutaj, żeby utworzyć królestwo Węgier. Bardzo mi na tym zależy, tylko muszę poczekać jeszcze, żeby zdobyć wzór cnót i za chwilę będziemy atakowali Kazagrig, żeby utworzyć tutaj Królestwo Węgier dla nas. Naszą dziedziczką na razie jest księżniczka Nadzieja, ale możliwe, że zmienię to na księcia Mateusza, ponieważ jest on, ma dotyk Midasa. Co prawda nie ma tutaj jakichś super cech, oprócz tego, że jest geniuszem. Mam dotyk Midasa, tak samo jak księżniczka Nadzieja. No tylko księżniczka Nadzieja ma łuszczycę. Ma do tego Amazonkę, geniusza oraz jest ładna, więc tutaj akurat to się totalnie zeruje nam. Ale no nie jestem pewien, czy po prostu chcę dalszą drogę, tym bardziej, że dziecko już pierwsze też ma jakieś takie niefajne z owocem kazirodztwa, więc zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie wydziedziczam. Możliwe, że przekaże jej Królestwo Węgier, a nasz władca to będzie, jak ci tam było? Mateusz. Brzmi dumnie. No i mamy to. Możemy wypowiedzieć świętą wojnę o królestwo. Tutaj specjalnie w sumie to zgubiłem wojsko. O, chyba tutaj mam, tak. Nie wiem, jak znajdować ten znaczek tak szybko jakoś, żeby to nam działało. Więc nasze wojska tutaj powołuję. No, coś tam, no jak widzicie, tracę sporo. Dużo nas naprawdę kosztuje wystawienie armii. I wystawiona armia masakrycznie dużo pieniędzy kosztuje. Na szczęście te terytoria nie posiadałem jakichś tu rozwinięć. Chociaż nie, no jest ósmy poziom fortu. Jakim cudem ja to tak szybko zdobywam? W sumie pierwszy raz do takiej wojny powołałem jeszcze mój święty zakon. Zobaczcie, 2000 ciężkiej kawalerii i zapłaciłem za to punktami wiary. Nie wiem, czy to tak działa zazwyczaj. Tutaj przegrałem jakąś jedną bitwę w bardzo dziwny sposób, więc nie mam żadnego pojęcia, czemu to się wydarzyło. No w sumie to może nie lećmy na tej piątce, bo gram... Wybacz, no grałem pierwszy raz to w grę tak jakoś dłużej, długo dłużej. Zazwyczaj w okolicach 1100 roku kończyłem ją, ale na razie się świetnie bawię, znacznie... O, tak, Lasse i Lukas tutaj wysłał. Czemu oni mają ciężką kawalerię, a ja mam lekką kawalerię? Co, coś tak nie tak sprawdziłem? No nic. Mamy dużą przewagę liczebną, więc na pewno sobie nadrobimy tutaj wszystko. I w tej bitwie odnieśliśmy zwycięstwo i nawet takich strat nie mamy, nieważne. Pierwszy raz widzę, żebym po prostu zanihilował totalnie armię przeciwnika. Zobaczcie, praktycznie przeżyło tylko i wyłącznie 8 osób podczas bitwy. Muszę coś więcej się dokształcić na temat tych bitew, jak tutaj je toczyć i tak dalej. Dlatego wam nie robię poradników, bo szczerze mówiąc robię to totalnie na czuja. W zasadzie... O, wygrałem. Wymój żądanie. Okej, okay. No mam tylko 31 domen na 9, więc chyba teraz czas rozdać te tereny. No może pierwszemu mojemu synowi, którego wydziedziczyłem, ponieważ był bezpłodny, dajmy wszystko, co należy. Gdzieś tutaj było takie księstwo. Rab, o, widzicie? Całe to księstwo mu chcę przekazać. Jest to najbogatsze księstwo tego regionu chyba. Jeszcze się upewnię. Bo tutaj jest jeszcze Wyszehrad, który jest normalnie chyba stolicą tego regionu.
czy Węgier, tak mi się wydaje. Ale to w tym momencie, czy to należy do mnie? W całości chyba nie. Więc też nie chciałbym takiego księstwa przekazywać najstarszemu tutaj mojemu dziedzicowi. Wolałbym całe księstwa podawać. Tak, Wyszehrad tutaj jest, tak, zgadza się. Księstwo, mamy Rab, mamy Smolgi, mamy też Bax, jakkolwiek się to wymawia. Już widzę, jak mnie będziecie poprawiali w komentarzach. W sumie to na ile znam mechaniki tej gry, to ja w tym momencie powinienem totalnie nic nie zarabiać. A jakoś zarabiam. Bardzo dziwne, chyba że, nie wiem, coś mi ten patch może coś tutaj popsuł. Jeżeli dobrze pamiętam, to z każdej domeny... A nie, 0, 0, 0, 0, 0, 0. To może to się tyczy tylko domen ponad limit. W sumie. No to wszystko jest okej. Okay. Albo nagle przestałem zarabiać, albo szczerze mówiąc nie mam żadnego pojęcia. What the fuck? Czyli chyba coś się zbagowało ostro, na to wychodzi. A, i wiem co jeszcze chciałem. Chciałem wam zmienić prawo sukcesji. Bo teraz mam zjednoczony podział. I tutaj jest napisane, że nowe tytuły mogą zostać utworzone dla młodszych sukcesorów państwa. A jednocześnie, czyli nie, na przykład tutaj może się utworzyć za chwilę po śmierci naszej cesarzowej, może się tutaj utworzyć Imperium Germanii, bo już mamy wszystkie terytoria do tego potrzebne i na szczęście to się stało po śmierci, znaczy przed śmiercią naszej cesarzowej. I teraz możemy zmienić prawo dziedziczenia na przykład na to, nie, to heraldykę jeszcze muszę wytworzyć, ale możemy uchwała podziału, gdzie już tutaj chyba te tytuły, zasada podziału sprawi, że wszystkie twoje tytuły zostaną podzielone porówno między twoimi dziećmi. No nie wiem, wezmę to, zmienię na to, heraldykę zaraz i tak będę opracowywał. Na razie zmienimy tutaj sukcesję na ten sposób i tutaj z wiara, ta sama wiara. Okej, okay. Wyznaczanie dziedzica nie mamy i równość płci weźmiemy, więc nie ma z tym problemu. I możemy tutaj utworzyć dosłownie Królestwo Fryzji, co też było moim celem. Powiem wam szczerze, no ale teraz nie mam tutaj żadnych terytoriów, które bym mógł nadać moim dzieciom, więc no chyba nic z tym nie zrobię. No, teraz rozpoczniemy naszą ekspansję dalej tutaj w kierunku wschodnim. Raczej bez większego problemu powinniśmy wygrywać te wojny, więc nawet nie będę wam ich pokazywał za bardzo. Wiesz, oczywiście, bunty w międzyczasie mi się tutaj przydarzyły, no więc weźmy się za robotę. O, powstanie Mongołów, czyli to, czego się bałem. A gdzie oni są? Tutaj gdzieś? To oni? Czy to są Mongołowie? Uród Tuwan, Falebna, nie wiem. No i bunty o dziwo szybko stłumione. I tutaj wojna o terytoria nowogrodzkie również wygrana. Oh my god, jakie to jest złe. To jest syn tej postaci. I tak, będziemy dzielili łożew. To nie jest nic złego w tej dynastii. No i mamy to, opracowałem heraldykę. Mogę mieć teraz faworyzowany podział, co powoduje, że większość naszych tytułów trafia do naszego głównego dziedzica, na czym też mi zależy w tym momencie bardzo. I opinia bezpośredniego wasala plus 5, no tutaj była lepsza, nie, taka sama. Następcy gracza plus 15, okej, bardzo mi to tutaj pasuje. A to niestety będzie nam wchodziło dopiero w późnym średniowieczu. Szkoda. Okej, trochę tak tutaj for fun wypowiedziałem wielką świętą wojnę, bo za... po Włochy. Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Sfaruk z nami, z protestą Dischy. No dobra, ja wiem co chcę. Sojusznicy dołączają do wojny. Oh my god, kto tutaj gdzie dołącza i tak dalej. Atakując 166 tysięcy. A, ja mam 232 tysiące. Dobrze, dobrze. Nic się złego nie dzieje. I kto ma tutaj u mnie dziedziczyć? To, jak widzicie, sama moja dynastia. Wielka, duża i wspaniała. A, to i to mogą dosłownie wszystkie królestwa, wszystkie księstwa tutaj do tego dołączać? Okej, nawet jeżeli to przegram, to powiem szczerze, że było warto zobaczyć, jak to działa. Ej, czekajcie, ale cesarstwo też może dołączyć bizantyjski? Chyba nie. Jest to inna przecież wiara. Powiem wam, że pierwszy raz ta gra mi po prostu... Nie, zobaczcie, na jakiej jesteśmy prędkości i jak szybko to leci. Wy to widzicie? No i czas rozpocząć wielką słowiańską krucjatę na tych heretyków katolickich. Jeżeli macie wrażenie, że dźwięk coś laguje, to szczerze mówiąc tak, laguje. Jest coś bardzo nie tak z dźwiękiem. Pierwsza masakracja niewiernych, 62 tysiące na 6 tysięcy. Druga masakracja już niewiernych, 120 tysięcy i tutaj było na 30 w pewnym momencie. Ale bardzo szybko te liczby jakoś lecą w dół. Jak widzicie, wojna jest totalnie przez nas na razie wygrywana. Fajnie to działa, bo powiem wam szczerze, że to jest tak, że ja się gdzieś wbijam, a oni wszyscy tutaj dochodzą za mną, więc muszę przyznać, że to znacznie lepiej działa AI, niż ma to miejsce w Europie Universalis 4. No ale
No, coś jeszcze ci heretycy? Coś jeszcze heretycy? Ja wam dam, tu wygrali bitwę, ale no moje armie zmierzają w ich kierunku. Staram, no nic, w górach się, ale to jest mój teren, ja tu okupuję, więc ja dostanę bonusy za teren. I 70 tysięcy, zobaczcie jak te liczby tu skaczą. W sumie to można przejrzeć te bitwy, 13 tysięcy zabitych, po mojej stronie 1000. Następnie mamy 56 tysięcy zabitych przeciwnika, po mojej stronie 9 tysięcy. Potem mamy 36 do 4 tysięcy zabitych. No to jest po prostu jakaś totalna masakracja. I na ten moment w wojnie po naszej stronie jest 217 tysięcy, po przeciwnika już tylko 135 tysięcy wojska. Jesteśmy ikoną religijną, ja jeszcze zapomniałem, że to chciałem. I teraz możemy uświęcić nasz ród krwi. Dostajemy cechę Zbawiciela. Zbawicielka. Opinia postaci z tą wiarą plus 10. Szkoda, że nie ten, co nie będzie dziedziczne. Gorliwość wiary słowiańskiej rośnie o 25 punktów. Uzyskujesz 7. Jesteśmy pokorni. No ale chyba mogę sobie pozwolić na ten poziom stresu. Zgadza się. Dostajemy 1000 punktów renomy oraz poziom splendoru, czyli chwały naszej dynastii, zostaje jeszcze dodatkowo zwiększony. Jak najbardziej chcę to zrobić. O, nasza dynastia jest już legendarna. Zgadza się. Ród lędzian legendarny. Szkoda, że nie udało mi się tego zrobić piastami, byłoby śmiesznie. I mamy cechę sławy Zbawicielka. I mamy chyba finałową bitwę. 7% raczej powinniśmy zdobyć przez to. A co tu się wydarzyło? O, spukała się. Jakieś hrabstwo gdzieś dostałem, nieważne. No i mamy to. Wymuśmy żądanie. Otrzymujesz Królestwo Włoch. I wygraliśmy w wielkiej wojnie religijnej. Cokolwiek mi to daje w tym momencie? Jestem tego ciekaw. Ja byłem pewien, że tutaj zostanie utworzone Królestwo Włoch, w którym będzie rządził ktoś z mojej dynastii. Przynajmniej tak miało to miejsce w tych wszystkich krucjatach, ale zobaczcie, no to trochę inaczej działa w przypadku chyba tego, jak to gracz zwołuje. To ile tych nagród jest, oh my god. I to wszystko pozostawali już ludzie z moich tutaj dynastii. No, Królestwo Włoch należy do mnie. What? O, czyżby wszystkie postacie z mojego rodu miały coś takiego, boska krew? Teraz tutaj? Czekajcie. Tak, ale fajnie. Oczywiście buntownicy, jak żeby inaczej. No ale nasze armie tutaj przybyły i teraz je będą rozbijały po kolei tych buntowników, więc chyba nawet wygrałem po jednej bitwie. What? I teraz zdobywam teraz tutaj terytoria przygraniczne znowu, żeby potworzyć kolejne królestwa pomniejsze. I ponadawać tutaj tytuły. Wiecie, co mnie tutaj najbardziej intryguje? W sumie nie ten pasek jakichś tam rzeczy do zrobienia, tylko jakim cudem to księstwo wygrywa wojnę z Francją. Powiem szczerze, że pierwszy raz udało mi się wszystkie trzy atrybuty rozwinąć u jednej postaci. Tak for fun to zrobiłem. Jedność chciałem, Eurydyta i Teolog w jednym. No po prostu mistrzyni. I w sumie nie wiem, no chyba teraz pójdę w zarządzanie, bo jeszcze tylko to mi może jakkolwiek się przydać. W tym momencie weźmy dochód i pójdziemy w architekta. Zaatakowałem, miała być mała wojna, wyszła dość duża wojna z Francją. O, tutaj księstwo górnej Luksemburgi, czy jakkolwiek się to nazywa. Bo chcę córce przekazać, wiem. Jestem dobrym ojcem, nie? W sumie to matką. Było to takie księstwo, giną ludzie, 20 tysięcy żołnierzy, tylko po to, żeby dać w prezencie. I okej, zbliżamy się, dowodzimy dość dużą armią i mamy dość sporo ciężkiej, opancerzonej jazdy. No, zakupiłem sobie ją od naszych tutaj świętych zakonów. Skoro je mam, to trzeba z nich korzystać. Szkoda, że można tylko niestety jeden mieć naraz. I powiem szczerze, że te zakony są naprawdę mocne, bo to jest takie dodatkowe 10 tysięcy wojska. A jeszcze w międzyczasie możecie to wojsko odwołać i podezwołać na przykład kolejny zakon. I tak w kółko, i tak w kółko. Więc to jest cholerna mocna rzecz. No i udało się zdobyć tutaj cały ten region i wszystko leci do... O, moja córeczka nie żyje. No to do jej synka. Zezwólmy na małżeństwo, nadajmy mu tytuły. No wiecie, to wszystko w spadku. O, mogę nawet utworzyć już tytuł Królestwa Lotaryngii. I wyjebiście. I wszystko tutaj oczywiście nadamy naszemu wnukowi w takim razie. Zamorduj postać. Nadaj tytuł Królestwo Lotaryngii. Niech tutaj ma te terytoria. Dżingis kto? Han nie żyje? I w ogóle gdzie są ci Mongołowie? Czekajcie, bo to bardzo interesujące. O, czyli to są ci Borigin. To są Mongołowie. O kurde, to trochę to urosło. 41 tysięcy wojska! Jak dobrze, że mam porównywalną armię.
bo ja mam 45 tysięcy wojska. Swoją drogą, utworzyłem Królestwo Wołoszczyzny, tutaj na tych terytoriach i w sumie chyba zaraz utworzę też Królestwo Węgier, bo miałem to zrobić, o tym totalnie zapomniałem. Królestwo Lotaryngii już też tutaj istnieje, a musimy zacząć tutaj, no niestety, cedować tych wasali. Wiem, że jest jakiś limit, bo mi się przed chwilą wyświetlił, że mam limit wasali i wynosi on chyba 60, a jak widzicie mam 52 na ten moment. Dość dziwne wyszło mi to Królestwo Węgier. No niech będzie, rozumiem, że Ruś też tutaj jest. O, a w Małopolsce zobaczcie, jaki ród teraz rządzi. Czartoryckich z dynastii Potockich. A gdzie Piastowie zniknęli? Nie chcę nic mówić, ale moja tutaj królowa cesarzowa ma już 80 lat. No trochę sobie żyje, nie ukrywam. I dostała właśnie cechę szalona, więc spodziewam się, że no niedługo zacznie coś odwalać i pewnie niedługo zejdzie z tego świata. Jeszcze w tych wszystkich moich wojnach nie toczyłem czegoś takiego, czyli Cassius Belli najedź królestwo. Myślę, że nasza 84-letnia władczyni by właśnie tego chciała, że właśnie zdobywamy takie królestwo. Nie wiem, co wtedy dostaniemy, jak to będzie u nas wyglądało. Wiem, że mamy lekką przewagę nad królem Valeranem. Ej, to nie jest jak z WoWa, ten taki król Valeran. No, wymieniłem też nasze katapulty na trebusze, co jest tak fajnie tutaj przedstawione graficznie, co mi się mega, ale to mega podoba. Doszło do dużej bitwy zarówno moimi wojskami oraz zachodnio-frankijskimi wojskami, no ale mamy gigantyczną przewagę. Jak patrzę na te wszystkie tutaj rzeczy, zobaczcie, jak to się prezentuje. Ale mam dużo lepszego dowódcę, przewagę liczebną, chociaż jak widzę, straty ponoszą spore dość obie strony. O, i teraz to jest ta faza ucieczki, gdzie my teraz zadajemy im straty, tak? Ta końcówka sama, 11 tysięcy strat na nasze 4900. Całkiem nieźle. Czy to jest błąd w tym patchu, czy co? Powszechna opinia plus 50? Co? Przecież to jest masakrycznie mocne. No i wojna wygrana po kilku bitwach. I muszę przyznać, że lepiej się teraz zdobywa te punkty, wygrywając te bitwy. O mój Boże, co tu się wydarzyło? Ej, Paryż jest mój. Ja tego zostawiam. Ale ogólnie, co tutaj się stało? Ja myślałem, że ja zdobędę teraz tego typa na wasala. No ale jednak nie. Tutaj widzę, że coś się podziało. Co tu się podziało? Duże księstwo mogę teraz potworzyć znowu. Oh my God. Weź to teraz, człowieku, ogarnij. O, nie ukrywam. Trochę się naklikałem, żeby tutaj to wszystko pododawać, a to nie jest jedyny problem, jaki teraz jeszcze w sumie mam, bo największy problem, jaki jeszcze mam, to jeszcze, że będę musiał pogadać z tymi wszystkimi tutaj wasalami i wymusić na nich zmianę wiary. O mój Boże, ale to chyba nie teraz i w sumie nie w tym odcinku, bo kończymy przygodę naszej wielkiej przywódczyni wiary, która ma 88 lat, o mój Boże, i stworzyła naprawdę potężne państwo. Pod swoim panowaniem nieźle rozszerzyła je. I do tego muszę przyznać, że naprawdę mocno pchnęła naszą technologię do przodu. Zobaczcie, to jest wszystko, to jest wszystko pod jej panowaniem rozwinięte. Dla mnie to jest takie wow w tym momencie. No a dalej to będę się teraz rozbudowywał, więc myślę, że to jest takie dość nudnawe stawianie kolejnych fortec, kolejnych budynków. Tutaj zaraz tu królewski komuś dam, całej tej West Franconii. Zmęczyłem się.